Nazywam się Izabela Bielicka, z wykształcenia muzyk, ze świadomego wyboru wirtuoz życia, z pasji poszukująca prawdy o sobie i świecie. Zamieszkałam na maleńkiej portugalskiej wyspie, ale w tym podcaście będzie też o wyspie, jaką każdy z nas nosi głęboko w sercu. Od 7 lat prowadzę zapiski na slow blogu, więc znajdziesz mnie pod adresem izabelabielicka.pl. Pierwszy raz na wyspę trafiłam dokładnie 3 lata temu i byłam wówczas na niej tylko jeden, jedyny dzień. Teraz mieszkam już 18 miesiąc na wyspie Porto Santo. Kiedy upłynął rok, napisałam na moim blogu taki wpis Rok na wyspie i odpowiedziałam tam na pytania, które zadali mi bliżsi i dalsi znajomi. Między innymi takie. Dlaczego zdecydowaliście się na taką rewolucję w życiu i czy po upływie roku uważacie, że to była dobra decyzja? Mąż miał swoje powody i to właśnie on pokazał mi szerszą perspektywę spojrzenia na miejsce do życia. Jest żeglarzem, widział więcej, również metaforycznie. U mnie, po śmierci mamy, bo tata już nie żyje od 32 lat, pojawiło się przekonanie, że nie mam już chyba niczego do stracenia. Nagle w żadnym miejscu, w którym mieszkałam, nie czułam się już u siebie, bo zanim zamieszkałam na wyspie, zmieniłam miasto mojego urodzenia, Toruń, na piękne, nadbałtyckie miasto Gdynia. Może nie jest tak jak Toruń z gotykiem na dotyk, ale jest piękne w inny sposób. Stworzyli je ludzie tęskniący za kontaktem z innymi kulturami, za innym życiem, otwarci na świat, chcący dowiedzieć się o innych miejscach na ziemi, czegoś więcej. Kiedy poszłam do pracy w Muzeum Miasta Gdyni i dowiedziałam się, jak powstał port, byłam już przekonana, że to miejsce jest dobre dla mnie, bo miało tą wspaniałą energię tęsknoty za wolnością, za czymś nowym, za większą, szerszą perspektywą spojrzenia na siebie i na życie, i na świat. Zapragnęłam jeszcze dobitniej realizować plan, który wymyśliłam sobie kilka lat wcześniej. Być zdrowa, nie pracować, tworzyć i cieszyć się każdym dniem. Wszystko to wpisywało się w pomysł męża, który przypomniał mi, że kiedyś sama wskazałam to miejsce do życia. O tym piszę w innym wpisie blogowym, zatytułowanym Uważaj o co prosisz, bo będzie Ci dane. Nie spodziewałam się, że zyskam dodatkowe bonusy w postaci pierwszego w życiu ogródka przy domu i cudnej przyrody w zasięgu oka. Mimo kosztów, a były różne, uważamy, że była to dobra decyzja. Kolejne pytanie to skąd wzięłaś odwagę do podjęcia tej decyzji? Budowałam ją przez kilka lat. To był dłuższy proces, niż mogłoby się wydawać. Najistotniejsze były odpowiedzi, jakie znalazłam dzięki ważnym pytaniom postawionym sobie dzięki dłuższej przerwie w pracy. Był taki czas, kiedy okazało się, że pierwszy raz w życiu nie dałam rady pracować. Nie byłam w stanie powstrzymać emocji, żalu, smutku, strachu i gniewu. Wylały się ze mnie przed rozpoczęciem kolejnego dnia pracy i zdecydowałam się wówczas na urlop zdrowotny, w trakcie którego miałam największy luksus, czyli czas. Stawiałam pierwsze niepewne kroki na drodze do siebie samej. Miałam czas na długie, samotne spacery. Czytałam książki przewartościowujące dotychczasowe schematy moich myśli. I wtedy właśnie zauważyłam w sobie siłę, którą miałam od zawsze. Niezależnie, co by się działo, umiałam sobie poradzić. Czasem ubolewałam nad sobą. Często zaciskałam pięści. Zdarzało się też, że trzeba było zagryźć zęby, ale ostatecznie dawałam radę zawsze. Właśnie dlatego, kiedy podejmowałam decyzję o przeprowadzeniu się na wyspę, już wiedziałam, że cokolwiek się wydarzy, dam radę.
Ktoś zapytał, co zostawiłaś za sobą dzięki temu? Oprócz tego, że porzuciłam wszystkie ciuchy, buty zimowe oraz wiele niepotrzebnych gratów, tak na poważnie zostawiłam całą przeszłość. Pewnie zabrzmiało to banalnie, ale zamknąć przeszłość nie jest łatwo. Po prostu uznałam, że to najlepszy moment. Pozbywając się po kolei wszystkich rzeczy materialnych, układałam sobie na nowo system wartości. Żegnałam się z różnymi fazami życia i rolami, które przyjęłam jako swoje. Pożegnałam się też z miejscami, które kochałam. Czas pokazał, że również z niektórymi ważnymi dla mnie ludźmi. W Toruniu i Gdyni zostawiłam część swojej tożsamości. Było mi łatwiej dzięki lekturom, które wówczas czytałam. Między innymi mniej znaczy więcej. Kolejne pytanie, które ciągle pada, kiedy ktoś dzwoni do nas po dłuższym czasie bez kontaktu. Jak wam się tam żyje? Co z pracą? No i jak to wpłynęło na waszą relację? Żyje się nam dobrze. Pogoda sprzyja dobremu samopoczuciu. Wiatr oceanu wywiewa z głowy różne durnoty, chcące zalęgnąć je na dłużej. No i jest słońce, często jest słońce. Wystarczy spojrzeć z któregoś punktu widokowego w dal i od razu wiesz, ocean był długo przed tobą i będzie trwać po tobie. Obiecałam sobie, że nigdy więcej nie będę czuć, że jestem w pracy. W takich okolicznościach, jak tu, pracujesz dla innych tym, że jesteś życzliwa, otwarta na różnorodność kulturową, rasową i tożsamościową. Uczę, ale nie jestem w pracy. Tworzę, ale nie jestem w pracy. Wytwarzam, ale nie jestem w pracy. Działam, ale nie pracuję. Wszystko to wpływa na naszą relację bardzo dobrze. Każdego dnia uczymy się siebie. Czasami to trudne. Innym razem przychodzi to z większą łatwością. Z pewnością budowanie wspólnej rzeczywistości w tym wieku, z wieloma wcześniejszymi doświadczeniami na koncie, bez niczyjej ingerencji i presji, było dla nas przyjemne. Dbamy o naszą relację z dużo większą świadomością. Wiele osób jest ciekawych, jaki był ten pierwszy rok. Łatwy czy trudny? Czy ten czas pozwolił nam poczuć się pełnoprawnymi obywatelami wyspy? Każdy dzień, jak wszędzie, wygląda inaczej. Nie ma na to wpływu szerokość geograficzna. Po tych 18 miesiącach czujemy się przyjęci do różnorodnej społeczności wyspy. Byliśmy nawet uprawnieni do głosowania w wyborach na prezydenta. Poznajemy wielu różnych ludzi i nigdy nie spotkaliśmy się z żadną nieprzyjemną sytuacją wobec nas. Czujemy się tu czasami bardziej bezpieczni niż dotychczas w swoim kraju, mieście czy dzielnicy. Wiele rzeczy sprawia, że mamy poczucie bezpieczeństwa. Na przykład kluczyki pozostawione w stacyjce motocyklu czy samochodu ze spokojem, że nikt nie będzie korzystał z okazji. Otwarte drzwi domu, świadomość, że połowa mieszkańców to kilka wielopokoleniowych rodzin, a turyści chcą się tu czuć dobrze, więc to wszystko sprawia, że mamy poczucie bezpieczeństwa. Ktoś inny zapytał, czy wielu jest tam takich jak my, przybyszów, którzy wybrali wyspę na swój nowy dom. Najwięcej przybyszów to cudzoziemcy, którzy kupują dom na wyspie jako drugi, oprócz tego, w którym mieszkają na stałe, w Anglii czy w Niemczech. Są tacy, którzy spędzają w nim tylko wakacje, na przykład Maderczycy. Inni ze względu na pogodę przenoszą się tu na połowę roku, kiedy w ich kraju panuje zima. Nie znam dokładnych statystyk, ale spotkaliśmy wśród nich najwięcej Brytyjczyków, Niemców, ale także Holendrów czy Szwajcarów. Jest też dużo mieszkańców Madery, którzy mają tutaj drugie domy. Takich jak my, którzy przybywają z daleka i decydują się tu zamieszkać na stałe, jest zdecydowanie mniej. Moje przyjaciółki pytają zawsze o moją codzienność i pod jakim względem ta codzienność jest inna od codzienności w Polsce. Tak jak w Polsce, zadbałam o kontakt z życzliwymi ludźmi, których tutaj jest wielu. Właśnie kontakt z ludźmi przekonał nas kiedyś o tym,
że to może być miejsce dla nas. Wyspiorze szeroko się uśmiechają, codziennie pytają: "Tu Dubaj?" Czyli czy wszystko w porządku? Lubią żartować, cieszą się, kiedy mówimy ich językiem i pomagają we wszystkim. Mamy fajnych sąsiadów zza ściany, przemiłą sprzedawczynię w osiedlowym sklepiku, no i niezwykłych przyjaciół, artystów. Także fantastycznych kolegów z lekcji języka. Jeśli chodzi o codzienność, to uprościliśmy wszystko, na co mieliśmy wpływ. Mamy wszystkiego mniej. Mniej rzeczy, mniej informacji, dzięki temu mniej stresów. Mniej działań i mniej bodźców. W zamian za to mamy więcej czasu, spokoju, a nawet cierpliwości. Codziennie rano wypuszczam koty do ogródka i idę zrobić obchód. Mam to szczęście, że co rano jestem zapraszana na smaczne śniadanie w wykonaniu osobistego kuka. Ale lubimy też jeść śniadanie na mieście, czyli w centrum wyspy, bo tutaj wiele osób spotyka się przed pracą na kawie. Potem z reguły piszę, czytam, szydełkuję lub gram na pianinie. Około południa, kiedy wszyscy przygotowują się do wyjścia na lunch, my zaczynamy lekcję języka portugalskiego. Po obiedzie chętnie siadamy do komputerów, ale nie na długo, bo to zawsze dobry czas na przejażdżkę po wyspie. Na zakupy, na plażę, na spotkanie ze znajomymi. Tutaj wszyscy pracują z długą przerwą lunchową, a obiad jedzą po pracy. No, to dla nas już wieczór. W ciągu dnia oczywiście trzeba znaleźć też czas na obowiązki, czyli załatwianie spraw dotyczących domu, ogrodu i przygotowanie jedzenia dla kotów. A propos jedzenia. Już w dzieciństwie uwielbiałam banany. Wówczas to był towar bardzo luksusowy i egzotyczny. Najlepsze banany, jakie ostatnio zjadłam, były z naszego ogrodu. Uwielbiam też marakuje w każdej postaci, czy to w deserze, czy w lokalnym trunku poncza, czy prosto z ogrodu. Mimo, że w Polsce źle mi się kojarzyły, tu pokochałam hamburgery, ale tylko w jednym miejscu na wyspie. Robi je rodzinna knajpka w naszej najbliższej okolicy. Polubiliśmy je tak bardzo, że prawie w każdy czwartek spotykamy się z Polakami na hamburgerze. Co mnie wybitnie wkurza lub zachwyca? I największa niespodzianka i rozczarowanie na Porto Santo. Największą niespodzianką był fakt, że mieszkają tu inni Polacy. Kiedy ich spotykamy, wkurza mnie, że nie potrafią powstrzymać się od rozmów o polityce i narzekania. Największym rozczarowaniem na Porto Santo okazały się polowania na króliki, to znaczy fakt, że podtrzymywana jest tradycja polowań. Z drugiej strony nie przestaje zachwycać piękno natury w tym malutkim zakątku ziemi. Ktoś zapytał mnie, czy był taki moment po przeprowadzce, kiedy się bałam, że przecież to się nie uda. Moment, kiedy zwątpiłam, czy się uda żyć w innej kulturze, to właśnie czas polowania. Poradziłam sobie jak zwykle ze stwierdzeniem, cokolwiek się wydarzy, dam radę. Muszę przyznać, że są też chwile, kiedy czuję się porzucona przez znajomych z Polski. Tego nie przewidziałam. Ale jak zwykle szukam w tym lekcji od życia. Za czym najbardziej tęsknię? Tęsknię za spotkaniami z przyjaciółkami i rodziną. Na szczęście zdarzają się szaleńcy, którzy nas odwiedzają. A nie tęsknię za szybkim, przepełnionym komercją, życiem dużego miasta. Czy fakt mieszkania na wyspie mnie zmienił? I tak, i nie. Czuję zmianę w ciele. I to nie przez jedzenie pastel de nata, takich fajnych lokalnych przysmaków. W Polsce brałam szybki, płytki oddech i powoli wydychałam powietrze z płuc, a potem była długa przerwa, jakbym nie chciała brać kolejnego oddechu. Tutaj coraz częściej mam ochotę oddychać głębiej i nasycać się powietrzem pachnącym słoną wodą lub kwiatami papai w ogrodzie. Kwiaty papai pachną cudnie. A ktoś powiedział mi, że powietrze jest pierwszym i najważniejszym pokarmem. Ktoś zapytał jeszcze, jak wzbogaciło nas to doświadczenie tego przeniesienia się na wyspę. Ja odpowiedziałam wówczas, że wzbogaciło nas o kolejne dowody na to, że jak się chce,
to można nawet więcej niż się o tym myśli. Dziś podjąłbym tę samą decyzję, tylko z jeszcze większym przekonaniem, że to najlepsza decyzja na ten etap mojego życia. O wielu innych faktach z mojego życia możesz przeczytać na Slow blogu, który prowadzę na stronie www.izabelabielicka.pl. Zapraszam na moją wyspę. Zasubskrybuj mój podcast, żeby nie umknął Ci następny odcinek i przekaż wiadomość znajomym, żeby mogli odnaleźć mnie i siebie na wyspie.